teraz zostanę tutaj spokojnie, ja widzę jaka jest murawa, więc nie potrzeba, żebym wszedł. A co powiesz o boisku? Dzisiaj troszkę bagienko tu. How is your pitch test? Pitch is not the best, but we will make a good game. I hope so. Okay. Nikodem w pierwszym? Nikodem wziąłem kanał. Mike Carbo, on też grał w górniku. Kto jeszcze? Nikodem Zielonka i Mike Carbo, to oni grali, nie? No, Nikos jest wypożyczony. Dzisiaj Daddy w roli kapitana jesteś, słyszałem. Tak, tak. Pierwszy raz w oficjalnym meczu. No Puchar Polski, no nie Ekstraklasa, Puchar Polski, ale też na pewno super sprawa. A co powiesz o boisku? Dzisiaj troszkę bagienko tu. No boisko jest ciężkie na pewno będzie, żeby coś pograć tak fajnie, ale zobaczymy, no oni mają to samo co my, więc tylko zapierdzielać, no bo na takim boisku to jest jakby najważniejsze. Ja chciałem tylko pokazać buciki Damiana Rasaka. Jakbyś podszedł i spytał Damiana, dlaczego nie chce wyjść na murawę? O, ja już wiem dlaczego. Ja też dzisiaj panią brałem. Masz stan murawy nakręcony? Mam. To wystarczy chyba, nie? Nie przeszła testu. Nie, bo się śmiałem do Konrada, że tam w tych humelkach to mogą wchodzić, nie? Sobie patrzeć, a ja zostanę tutaj spokojnie, ja widzę jaka jest murawa, więc nie potrzeba, żebym wszedł. Michał, dzisiaj deszczyk pada, to trzeba z daleka strzelać albo dośrodkowywać. No mam nadzieję, że padnie taka, ty, jeszcze. Grasz w pierwszym dzisiaj? Tak. Poczekamy na dośrodkowania takie za kołnierz. Nieważne kto strzeli, najważniejsze, żeby graliśmy. Nie awansowali. Spokojnie, ale ja chciałem poważnie z tobą pogadać. Ale nie jestem poważny chyba człowiek. Poważny to jest dalej. Nie, ja się chciałem cię spytać jako głupie poważnie, jak bardzo doświadczonego zawodnika, który na milionach, wiesz, stadionów zagrał w różnej pogodzie. Czy gra na tej murawie jest możliwa i czy jest bezpieczna? Nie, ja pytam poważnie. Czy oczekujesz jakiejś, wiesz, takiej odpowiedzi elokwentnej, czy takiej szczerej, wiesz? Szczerej. Co czuję? Szczerej. Nie no, kurde, współczuję, wiesz co, my musimy sobie poradzić, ale współczuję na przykład, że Raków gra w Pucharach i musi grać na takim czymś, nie? Przyjeżdżają sportowcy, którzy reprezentują tak naprawdę, co znowu reprezentuje Raków w Pucharach jako kraj nasz, i muszą się zawodnicy techniczni ze sportowców kopać po takim czymś. No dobra, ale to jest, przyczyną jest to, że tu jest bardzo często grany mecz, czy przyczyną jest to, że ona jest, nie wiem, źle przygotowana? Nie no, chyba jest to jakiś stary stadion, żeby tu ileś tam Luko grał, nie, no, drugi mecz. No ja wiem, no mówię, no to Luko grał drugi mecz chyba na tym stadionie i mówi, że ona nie jest wiele lepsza niż była. Tam nie wiem, taka ileś, była po prostu coś jest z nią nie tak. To jeszcze jedno nie, pytanie. Mam nadzieję, że będzie bez kontuzji, tylko i wyłącznie. No nie, to jest najważniejsze. To tak trochę na wesoło, bo strasznie długo tu jechaliście, czyli na granicy korek. Tak. Paszporty sprawdzali. Zapomnieli niektórzy. Zapomnieli paszportów niektórzy, tak. Oni jeszcze wizy od nas chcą. A to dobrze, my sami musimy jeść, my tu rozprzyjeżdżamy, wygrywamy nas. Jo, oby tak było.
fajnie z tego, co wygrałem.